I po raz kolejny MMA Slab Special Edition. Grzegorz Szczepanik ze mną jest, a ja nazywam się Sebastian Nigowski i teraz kilka minut porozmawiamy sobie o tym pojedynku, który na pewno będzie interesował dużą część Januszy i Marysiek w kraju leżącym nad rzeką Wisła. I to jest oczywiście walka byłego strongmana Mariusza Podejdzianowskiego i również byłego strongmana Tyberiusza Kowalczyka. Witam Ciebie, Grzegorzu. Czy Ty jako typowy Janusz jarasz się tym pojedynkiem? Witam Ciebie, Sebastianie, drogi Johnie, i witam wszystkich naszych słuchaczy. Ja jako typowy Janusz jaram się nim bardzo. I nawet nie jako Janusz, jaram się nim jako fan MMA i to jako hardkorowy fan MMA. Ja się jaram tym pojedynkiem, on mi się podobał jeszcze jak Tyberiusz był na Fenie i mówił o tym, że on chciałby z Pudzianem kiedyś, i ja się bardzo cieszę, że Tyberiusz wywalczył sobie wszystkimi możliwymi sposobami to, co sobie założył, i na Stadionie Narodowym będzie się bił z Mariuszem Pudzianowskim. Ja bardzo czekam na ten pojedynek i to jest kolejny pojedynek, w którym ja obstawiam, jeśli mam ostatni milion dolców, ale jak mam przedostatni, to obstawiam kogoś innego. Także bardzo ciekawe zestawienie dla mnie. Tyberiusz Kowalczyk całkiem ciekawe, bardzo ciekawą rzecz powiedział. Ostatnio powiedział w którymś z wywiadów Mariusz Podzianowski, że powinien sobie Mariusz Podzianowski znaleźć babę. Bo to jest dziwne, że nie ma kobiety cały czas. Ja też powiem, że to jest lekko dziwne, no ale każdy tam żyje jak lubi, prawda? Wiesz, no trzeba by było też sprecyzować znaczenie słowo dziwne. Żeby nie było. Tylko teraz ja muszę od razu uciąć ten temat, bo zaraz posypią się fala hejtów i podejrzeń o moje poglądy polityczne. Nie bójcie się, są dobre. Są dobre. Ale to znowu rozmawiać, jakie masz poglądy polityczne? Dobre. Zajebiste wyjście z sytuacji, nie? Z każdej trudnej. Jak ktoś głosować na Dudę czy Komorowskiego? Dobrze. Głosowałem dobrze. Dobrze głosowałem. Jak głosowałeś? A się na przykład ktoś mnie zapytał właśnie, jak głosowałeś w wyborach w Stanach Zjednoczonych? Dobrze. Wszystko poszło świetnie. Wrzuciłem, kurwa, do urny, zaakceptowali. A poglądy polityczne to bardziej tam, wiesz, na lewo, na prawo? Nie, dobre. Mam dobre. Tak. Nie, no ja już nieraz mówiłem, że jestem... Ale wiesz, na przykład, jakie masz tutaj, nie wiem, poglądy na przykład na temat, nie wiem, no, imigrantów? Dobre. Chociaż poglądy na temat imigrantów, to mówiąc dobre, to też nie do końca dobrze brzmi. Ale to dobra, nie, tak. zostawmy politykę i wróćmy do tego, co... Dlaczego? No bo w rozmowy... Może inaczej, nie rozmawiam o polityce bez wódki. Okej. Okay. No dobra, to przy następnym Moslav Special. Dobra, następny będzie wódka, będą rozmowy o polityce. A tutaj i sałatka z majonezem. Mariusz Pudzianowski versus Tyberiusz Kowalczyk i... No ciekaw jestem, jak Mariusz Pudzianowski podejdzie do tego pojedynku. Czy będzie chciał się sprawdzać z Tyberiuszem w stójce, czy jednak będzie Superman takedown i będzie próbował Tyberiusza obalać. Jestem bardzo tego ciekawy. Myślę, że tutaj doświadczenie Pudzianowskiego zagra dużą rolę. Ja podejrzewam, że Pudzianowski będzie jednak chciał obalić, pokazać, że ma doświadczenie, że... A Pudzianowski, tak jak mówiłem wcześniej jeszcze, już wiele razy mówiąc właśnie o Pudzianowskim, on ma taki talent, on ma taki dryg do zapasów. No ma, pokazał to, że potrafi złapać klincz i faktycznie on sam mówi, że lubi łapać i rzucać. I to jest prawda, on lubi i potrafi to robić. Nie, bo te zapasy jakoś tak naturalnie weszły i to jest spoko. I tutaj naprawdę uważam, że on tym może zaskoczyć, nawet zaskoczy, on tym może właśnie zaatakować w ten sposób Tyberiusza Kowalczyka i tam w parterze sobie z nim odpowiednio poradzić. No to jest ciekawe. Tutaj Tyberiusz Kowalczyk pracuje z fajnym gościem od jiu-jitsu, bo on tutaj trenuje we Wrocławiu i w Legnicy i w Poznaniu pod banderą tego Invictusa, gdzie głównym trenerem Invictusa jest Maksymilian Wiśniewski, więc no tutaj zaplecze brazylijskiego jiu-jitsu jest całkiem zajebiste.
We Wrocławiu tutaj ma tego Artura Gwoździa, który no jest chyba brązowym pasem, z tego co pamiętam, więc tutaj no Artur też ogarnia, do tego jest duży, w sensie waży też tam, myślę, że ze stówę lekką ręką. Więc tutaj te umiejętności parterowe Tyberiusza Kowalczyka, ja jestem też ciekaw, na jakim są poziomie, bo nigdy żeśmy tego nie widzieli. No i pamiętajmy też o tym, że wiesz, w wadze ciężkiej jednak te umiejętności parterowe, one nie muszą być jakieś takie, wiesz, kosmiczne, żeby rzeczywiście pojedynki wygrywać, bo to wystarczy Tybariuszowi na przykład tyle, żeby potrafił uciec, stać do góry, a czy robić to co Jędrzejczyk, wiesz, w tego, że wadze ciężkiej. Po prostu jemu wystarczy, żeby albo się bronić na przykład chwilę, albo żeby być w stanie wymęczyć Pudzianora na ziemi. Ale naprawdę, jeśli on się jeśli on trenuje właśnie z Wiśniewskim, czy tam właśnie z tym trenerem z Wrocławia, o którym wspomniałeś, nauczył się dobrze uciekania właśnie czy z pozycji bocznej, czy właśnie Wracania do gardy, walki, nie zostawania wracania do gdzieś, bo gardy, ale no. też otwierania tej gardy i odpychania od zawodnika i wstawania do góry, czy przechodzenia pod siatkę i właśnie wstawania pod siatką, no to jest wszystko, co potrzebuje do walki z Pudzianem. A w stójce tutaj bym widział przewagę Tyberiusza Kowalczyka. No ja też, no tutaj zasięg jednak jest po stronie Tyberiusza no i te jego ciosy, jak się Tyberiusz rozpędza, to wydaje się, że naprawdę tam już jest grubo i jest no, piekielna siła wraz z tą dynamiką, więc no, to jest kolejny fajny No tak, pojedynek. to prawda. Bardzo fajny pojedynek i wiesz, i powiem ci, że już tak kończąc, to powiem ci, że Tyberiusz jest bardzo sympatycznym facetem, tak widać po wywiadach. Nie wiem, jak jest osobiście, go nigdy nie miałem okazji poznać, ale tak z wywiadów i z tego, co słyszałem od ludzi, którzy mieli okazję go Taki poznać, sam jak w to jest wywiadach. bardzo, bardzo sympatyczny człowiek. Kibicuję Tyberiuszowi i jeśli miałbym ustawiać, to stawiam na Tyberiusza, tak jak powiedziałem. Jeśli ma na tyle umiejętności, będzie miał na tyle umiejętności w parterze, żeby albo nawet bronić obaleń Pudziana, albo przynajmniej robić tak, żeby Pudzian przy tych obaleniach się wymęczył dużo i z parteru wstawać do góry i jednak narzucić Pudzianowi no, mocne, mocne tempo walki. No tutaj też będzie wszystko zależało od kondycji Tyberiusza, ale myślę, że jednak jeśli ta walka będzie wracać do stójki, no to tam Tyberiusz będzie zadawał ciosy, a odporność, a tutaj no, powiedzmy sobie jakaś taka, jakby to powiedzieć, bo pewność siebie Pudzianowskiego będzie spadać przy kolejnym przyjętym ciosie, a znowu pewność siebie Tyberiusza będzie wzrastać i nawet jeśli ta kondycja już będzie już siadać, no to jednak Tyberiusz znajdzie siłę, żeby jeszcze poprawić. I tak jak powiedziałeś, warunki fizyczne lepsze, jeśli chodzi o zasięg i też wydaje mi się umiejętności stójkowe lepsze od Mariusza Pudzianowskiego, także stawiam na Tyberiusza i kibicuję Tyberiuszowi w tym pojedynku. I ostatnie pytanie mam do ciebie, już kończąc ten odcinek MMA Slab Special Edition. Tybariusz Kowalczyk, jeśli hipotetycznie faktycznie wygrałby z Mariuszem Pudzianowskim, będzie miał rekord 4-0, 4 walki skończone, 3 walki ma skończone w pierwszych rundach. Gdyby, zakładając, ta walka skończyła się również w pierwszej rundzie, byłoby 4-0, 4 skończenia w pierwszej rundzie. Czy to jest. Czy to by był materiał, czy to jest materiał, czy tobie się wydaje, że Tyberiusz Kowalczyk jest w stanie przed tą walką, bo ta walka dużo nam powie, ale na chwilę obecną, czy to jest zawodnik, który faktycznie może powalczyć o jakieś wyższe laury typu mistrzowski pas KSW? Wiesz co, wydaje mi się, żeby na to pytanie odpowiedzieć, to już nie tylko walka z Pudzianem, ale też, znaczy walka z Pudzianem na dużo pytań odpowie, ale oprócz walki z Pudzianem, no to już musielibyśmy zobaczyć Tyberiusza z jakimś zawodnikiem, faktycznie już zawodnikiem, który no już ma dużo większe doświadczenie niż tylko cztery pojedynki z kimś na przykład pokroju, załóżmy, Oliego Michała Thompsona. Bodarka, czy Oliego Thompsona nawet, tak. To wtedy to by na przykład pozwoliło odpowiedzieć na wiele, wiele pytań, jeśli on by taki pojedynek wygrał. A w KSW jest kilku ciężkich, z którymi on by mógł się zmierzyć, na przykład jeśli wygra, tak jak powiedziałem, właśnie jest Wodarek, może być nawet przegrany z walki Kita Andryczak, jest przegrany, czy na przykład z walki Różal kontra Fernando. Fernando, więc jest kim wybierać i myślę, że Tyberiusz, no myślę, że tam jest naprawdę co. Mu No, zaproponować. będą pomysły na jakieś jego walki. W wypadku przegranej czy wygranej. Także na pewno sobie odpowiemy na wiele pytań, jeśli chodzi o Tyberiusza Kowalczyka. Dobra, to ja tobie dziękuję i słyszymy się w następnym odcinku MMA Dziękuję Slab. również. Cześć, Do usłyszenia. cześć, cześć.